Witam Państwa serdecznie z tej strony Mieczysław Siódek. Witam na kolejnym naszym spotkaniu, którego sponsorem jest Titmil. Poczekamy chwileczkę jeszcze na osoby, które wchodzą do pokoju. Ja bym prosił tylko o potwierdzenie, czy jest widoczna w tej chwili prezentacja i czy dobrze mnie słychać. OK, super. Dobra. To ja trochę jeszcze, jeśli chodzi o takie zagajenie. No wracamy do naszego ciągu spotkań. Mamy cztery spotkania tutaj, na których Państwo jesteście zaproszeni przez Mila, w których mam przyjemność uczestniczyć. No i tak też chwileczkę zacząłem się zastanawiać przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, którym będzie o geometrii, generalnie o geometrii. Tak się zastanawiałem, jak tu można w godzinę opowiedzieć historię kilkunastu lat, przez które zajmowałem się geometrią. No, no nie da się, nie da się, no ale postaram się wybrać pewne elementy ustalone i o nich sobie pomówimy, tak? Najważniejsza przekaz tych webinarów, które chciałbym utrzymać, to jest analiza techniczna wczoraj i dziś, na co warto patrzeć. I to myślę, że dużo powiedziałem na ten temat na poprzednim spotkaniu, a dzisiaj będziemy kontynuowali to pod kątem geometrii. Dobrze, myślę, że już zaczynamy. Zaczynamy w tej, czyli jeszcze raz dziękuję Titmilowi za zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkania i na całą serię tych spotkań. Kolejne, ostatnie spotkanie będziemy mieli w przyszły wtorek, również o 19. No i jak zwykle ostrzeżenie przed ryzykiem. Z tego trzeba sobie zdać sprawę. Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Należy upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem. Podkreślę to. Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważnym elementem. Fragmentem tego, jak powiedzieć, zarządzania ryzykiem jest również zarządzanie sobą. No ale też nie czas nam teraz o tym mówić, bo w dzisiejszej agendzie spotykamy się przede wszystkim z geometrią. Geometria rynku wczoraj i dziś. I teraz może od razu powiem, tak, dlaczego o geometrii, dlaczego w ogóle mówię o geometrii. Tak, ja tak z założenia w swoim tradingu to jestem geometrykiem. Tak. Byłem uczestnikiem trading, jedynym Polakiem uczestnikiem trading roomu Bryce'a Gilmura. O osobach trochę i o stylu tradowania tam i co robiliśmy, pomówimy sobie na naszym kolejnym spotkaniu. No a tutaj chciałbym się odnieść teraz do geometrii też. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne różnice, nie na pewne, a zdecydowane różnice między moim patrzeniem na geometrię, a jak teraz powinno się patrzeć na geometrię. Może jeszcze gwoli takiego wstępu powiem, że pierwsze książki Gilmura, które kupowałem, skrypty jego, to był koszt $850. Ja pamiętam wtedy za $1600 kupiłem malucha nowego, to był coś w rodzaju PWX-u, tak, w takim sensie, a za skrypt, nie pamiętam, 200-300 stronicowy zapłaciłem $850, czyli to były zupełnie inne relacje. Relacje względem, no, inna wartość była wiedzy, tak? Teraz każdy z Was może znaleźć sobie książki Gilmura w internecie, kupić je za $50 czy za $20 nawet. W każdym razie ta wiedza jest powszechnie dostępna. Wtedy ona była, no nie była tak powszechnie dostępna, zresztą jak i komputeryzacja, internet, to były zupełnie inne czasy i też to należy uwzględnić, patrząc i myśląc o geometrii. Czyli geometria rynku wczoraj i dziś. Dlaczego są różnice i jak to wygląda? O tym sobie pomówimy. Czy w roku 2022 możemy tak samo rozgrywać setupy geometryczne jak w przeszłości? No to jest konsekwencja tego, o czym będziemy mówili. I od razu powiem, że nie, że zupełnie inaczej na to trzeba patrzeć. Pomówimy sobie o takim sztandarowym podejściu gilmurowskim, czyli
podejściu do trendu przez korektę 1 do 1. Zdefiniujemy sobie i chwilę o tym pomówimy. Pomówimy również trochę bardziej w sposób złożony tej korekcie 1 do 1, jak patrzeć na ten układ multiinterwałowo, ale też oczywiście postaram się odnieść do tego, jak traktować korektę 1 do 1 wczoraj i dziś. Wczoraj, czyli wtedy, kiedy ja byłem w trading roomie, to korekta 1 do 1 była dla mnie bankomatem. To było praktycznie podejście do bankomatu i wyjęcie pieniędzy z karty. Teraz muszę powiedzieć jasno, że tak nie jest. Pomówimy sobie o paru kryteriach, które musisz brać pod uwagę na obecnych rynkach, myśląc o rozgrywaniu korekty 1 do 1. No i popatrzymy sobie, zrobimy sobie przegląd rynkowy pod kątem korekty 1 do 1, ale chyba na większych interwałach. I tutaj będę posługiwał się oprogramowaniem Smart Investora po to, żebyście Państwo lepiej widzieli, no, ale o tym za chwilę. Dobra, zacznijmy od tego odstępu. Pewnie wszyscy zdają sprawę, co to jest w ogóle geometria, bo to jest dość szerokie pojęcie i tutaj długo można było mówić o samej teorii i praktykach tego, ale dla tych, którzy wiedzą, przypomnienie, dla tych, którzy nie wiedzą, to krótka definicja. Geometria rynku jest to analiza, pamiętajmy, nie tylko ceny, ale i czasu, mierząca związki, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi pivotami, zarówno w czasie, jak i cenie. Mówiąc o pivotach, to są zdefiniowane punkty, dla nas istotne punkty. I tutaj się pojawia jeszcze jeden taki aspekt, taki ukrytej geometrii, bardzo ciekawy, na przykład ukrytej korekty 1 do 1, to jest również procentowe podejście, co wiele osób nie dostrzega. Czyli okazuje się, że pewne korekty, które nie są sobie równe liczbowo, one są równe procentowo i one też w przeszłości bardzo fajnie jako takie pułapki działały. Analizując generalnie geometrię, porównujemy ze sobą odcinki, które są utworzone przez szczyty i dołki, fale, swingi. Odcinki te możemy porównać zarówno w trendzie wzrostowym, jak i spadkowym, zarówno w cenie, jak i czasie. Jest to prosta geometria płaska, porównująca wysokość odcinków, a nie ich nachylenie. Tu nie ma mowy o nachyleniu, ale trochę o nachyleniu w pewien sposób mówiliśmy sobie na poprzednim spotkaniu, mówiąc o popycie i podaży. No tutaj jeszcze pominęliśmy takie skrzyżowanie, ale może nie wchodźmy w te bardziej skomplikowane układy geometryczne. Na razie zostawmy, tak. Jeśli chodzi o takie odwołanie się historyczne może do osób, które bardzo wiele zrobiły i napisały wiele książek odnośnie geometrii, no to oprócz Bryce'a Gilmura, człowieka, którego ja się uczyłem i mojego mentora, należy wymienić przede wszystkim Jima Kane'a. Generalnie, może w skrócie, oni mieli troszeczkę różne podejście do geometrii, te wymienione osoby na slajdzie. Myślę, że dosyć specyficzny i dosyć ciekawy, tak? Czyli wymieniłbym tutaj Jima Kane'a jako budowanie klastra cenowego, czyli zbieranie wszystkich geometrii w obszar cenowy, Scotta Carneya, paterny harmoniczne, Dina Poliego nie tylko on głównie zwraca uwagę na 38,2 i 61,8, ale też na wybrane liczby, ale też na przykład za jego formacje, tak, to te formacje Dina Poliego mają swoje mocne uzasadnienie, tak, że są w pewien sposób ciekawe w tym podejściu. Robert Miner, łączący geometrię ewidentnie z falami Eliota. No i Gilmour, korekta 1 do 1 i na tym będziemy się dzisiaj skupiali. Tak? Także w zasadzie każdym z nich, każdego teorię poznałem dość wnikliwie. Można byłoby tutaj zrobić i o ich podejściu oddzielne spotkania i to nie jedno. Dobra, co najważniejsze jeszcze chciałbym powiedzieć na początku, tak? Jak sobie popatrzymy na ten wykres, to jest S&P, wykres indeksu S&P 500, wykres tygodniowy. Jak sobie popatrzymy na geometrię, może jeszcze gwoli wyjaśnienia, to co widzicie, to oprogramowanie, to jest na Ami Brokerze, programie analizującym. I tu jest nakładka Smart Investora, to jest nakładka stworzona tutaj przeze mnie, jest pewnym
dość zbliżona do WaveTradera Bryce'a Gilmura. No, WaveTrader był zrobiony na Signala, no i od dawno przestał być supportowany, czyli no, przestał istnieć w pewnym momencie, jak Gilmour się wycofał już. No, ja poczułem się jak bez oczu, bez tego oprogramowania. No i dlatego powstał Smart Investor, powstała taka nakładka, która no, no nie dosłownie ma, wydaje mi się, że jest wręcz ciekawsza i ma wiele innych fajnych elementów razem z elementami wolumenowymi dotyczących geometrii, ale chodzi o samą prezentację i łatwość odczytywania pewnych rzeczy. Sobie patrzymy, w tej chwili to jest slajd, ale jak popatrzymy sobie na punkt D i badanie geometrii na wykresie tygodniowym, jak widzimy wykres tygodniowy, to widzimy, że w punkcie D, mam nadzieję, że Państwo widzicie, widać, że mamy korektę 1 do 1. Dokładnie możemy zobaczyć na indeksie 232,90, 234,70, to jest korekta 1 do 1. Widzimy, że dodatkowo mamy zniesienie BCD z 61,8 i XCD 38,2, czyli jesteśmy na klastrze zniesień plus korekcie 1 do 1, mocny setup do rozegrania do dołu i to jest wykres tygodniowy. Jak się przyjrzymy temu wykresowi bardziej dokładnie, to zobaczymy, że na tym wykresie na przykład tu korektę mamy 1 do 1, 132 punkty do 130 na zniesienie 707. W zasadzie każdy punkt, każda zależność tych swingów była robiona w zależnościach geometrycznych i to perfekcyjnie. Mamy wykres tygodniowy. To jest mierzenie swingu w jednym kierunku geometryczne. Ten swing dłuższy do tego swingu krótszego jest 1,618. Możemy sobie zobaczyć na kolejny punkt, na podwójnym zniesieniu. Nie będę rozwijał, w każdym razie chodzi mi o to, co chciałem powiedzieć. Te geometrie na wykresie tygodniowym były wręcz perfekcyjne. No tylko jedna rzecz. Ten wykres jest z lat 2000, 2001, 2002, 2003, z tego okresu. Jak ja na to patrzyłem, to patrzyłem bajka. Byłem tym zachłyśnięty. Teraz jak weźmiecie wykresy tygodniowe, duże interwały, tego nie zobaczycie, bo pojawia się element płynności, bardzo istotny, o którym mówiłem wcześniej, że w tej chwili rynek szuka płynności. Bardziej niż tego, żeby ten wykres był takim majstersztykiem i żeby te geometrie bardzo ładnie działały. Był taki okres, właśnie po 2008 roku, jak grywaliśmy korekty 1 do 1, moje ulubione korekty na S&P 500 rozgrywane to były korekty rzędu no, między 3 a 5 punktów, takie najfajniejsze, które grałem. Ale potem w zasadzie ten setup zaczął się w pewien sposób kanibalizować, zaczął się kanibalizować do tego stopnia, że te dokładne korekty, dokładność ruchów korekcyjnych zaczęła się zmniejszać. To jest wykres jednominutowy. No i zobaczmy te korekty. Piękno, urok, korekt 1 do 1. To, co grały maszyny i to, jak grała maszyny. To okiem jest ciężko wychwycić. 2,25, 2. 2,25 korekta, 2,25, 2, 2, 2,75, już troszkę rynek słabnie widać. To się powtarzało i to było nagminne. Do tego było nam potrzebne to oprogramowanie, żeby to widzieć, szczególnie na niskich interwałach, żeby móc to zobaczyć. Tak? To jest maj 2021 roku, czyli to nie jest, no powiedzmy jeszcze stary wykres, takie rzeczy się zdarzają. Tylko trzeba sobie powiedzieć jasno, że one nie zdarzają się w każdej sytuacji. Do tego trzeba nałożyć, patrząc, szukając tego typu układów, trzeba wiedzieć, w której fazie rynku jesteśmy. W której fazie rynku jesteśmy i tutaj prosi się cofnięcie do schematów Wyckoffa. To pytanie od razu, to nie jest wskaźnik, to jest w ogóle cała nakładka na M-brokera, także to nie New period. Nie wiem, czy w ogóle no coś, jakieś tam próby są, ale na pewno nie to. To jest smart inwestor zrobiony na nakładkę na Brokera. Zobaczymy sobie na żywych wykresach, jak to wygląda. Tak? Dobra. I teraz pójdźmy dalej, jeśli chodzi o tę geometrię. Co się zmieniło? No, kiedyś słyszałem takie teorie wielu wyznawców geometrii,
porównywało geometrię rynku jako do prawa naturalne, skoro prawa działają naturalne, a geometria tutaj, te elementy no, są, występują w naturze, no to powinny działać na rynku. No i tu się pojawia pierwsze niezrozumienie w ogóle, znaczy totalne niezrozumienie tego, o co chodzi w analizie technicznej i niezrozumienie tego, co się dzieje współcześnie na rynkach. Mówiliśmy sobie o tym, że w tej chwili najważniejszym elementem w zasadzie na rynku to jest płynność. Płynność i szukanie wolumenu, szukanie możliwości zleceń, to jest polowanie na stop lossy. Zresztą to u Gilmura, gdyśmy to brali pod uwagę i też to na to żeśmy bardzo mocno zwracali uwagę, ale no to jest bardzo istotne. Pamiętajmy o tym, że posługujemy się geometrią, która została wymyślona ponad 100 lat temu, wiele rzeczy zostało wymyślonych, ci autorzy. Wtedy ludzie mieli papier milimetrowy, nie było komputerów. Teraz mamy zupełnie inny rynek. Ja wspominałem na poprzednim naszym spotkaniu, że pamiętam, jak pierwsze moje kroki na giełdzie, to wykres musiałem sam rysować, bo nie było internetu, żeby ściągnąć dane, to trzeba było sobie wklepywać, żeby zobaczyć chociażby świeczkę dzienną. Bo patrzcie, jaka jest różnica w tej chwili w naszym dostępie, szybkości do danych, jakie są zdecydowanie różnice. Pojawiły się zmiany strukturalne na rynkach finansowych. Dostępność. Kiedyś też o tym mówiłem. Jak miałem wymyśleć, trzeba było inwestorzy duzi mieli wymyśleć, gdzie złożyć zlecenia przed sesją, bo musieli zaplanować to, no to kombinowali, żeby to było ładnie poukładane, szukali jakichś algorytmów, żeby to było właśnie jakieś mieli argumenty za tym, że rynek tak, a nie inaczej chodzi. No a teraz zlecenia są dostarczane na rynek permanentnie, tak? Istnieje arbitraż, w ciągu sekundy nie muszą się zlecenia pojawiać w karnecie zleceń, one są, jak poziom zostanie wyczerpany, momentalnie mogą się pojawić następne zlecenia, które no w zasadzie są momentalnie dostarczane na rynek, także to ten handel wygląda zupełnie inaczej. Handel pod względem zmian technologicznych, ale też zmian strukturalnych. Pojawiło się na przykład wiele ETF-ów, pojawił się rynek forexowy, który zszedł pod strzechy, tak można było powiedzieć. Został udostępniony szerokiej publiczności. Tak? Pojawili się w tym momencie dostawcy płynności, pojawili się arbitrażyści, którzy mogą wykonywać arbitraż między poszczególnymi rynkami, ale też między poszczególnymi instrumentami. Tu dokonało się wiele zmian, które wpłynęły na to, że te rynki wyglądają zupełnie inaczej niż choćby te 15 lat temu, kiedy mniej więcej byłem w trading roomie u Gilmura. Finezja zastąpiona przez płynność, tak bym to w skrócie. Finezja zastąpiona przez brutalną siłę płynności, tak bym to określił. Często prosta regresja na rynku jest silniejsza niż właśnie ta cała finezja. Finezja związana z geometrią. No też szybkość dostępu do danych. No, momentalnie dostajemy dane, momentalnie zarządzający mają weryfikację swoich portfeli, jeden instrument spada, trzeba wyrównać powiedzmy strukturę portfela i to się dzieje w zasadzie online błyskawicznie, bez większej, jak powiedział, finezji. Tak? Teraz ja mówię o tym, że powiedzmy szukanie formacji harmonicznych, szukanie właśnie takich układów stricte czysto geometrycznych, jakich używałem wtedy, jakie w swoich analizach pokazywał Richard Tu, to był taki Chińczyk, który był w trading roomie, no to w tej chwili nazywam to szukaniem duchów na wykresie, bo to jest generalnie proszeniem się o kłopoty. W tej chwili ważniejsze jest to, co się dzieje tu i teraz, co się dzieje w karnecie, co się dzieje, co możemy odczytać z taśmy, co możemy odczytać właśnie z elementów tych, które pokazywałem ostatnio, czyli bar po barze. Ta brutalna siła pieniądza jest dużo bardziej istotna niż finezja wynikająca właśnie z geometrii, z całego tego podejścia. No ale dobra, ale podejdźmy tutaj do korekty 1:1 i pomówmy sobie, bo to też nie jest, czy to jest takie bezwartościowe do końca. No powiem nie. Nie dlatego, że całe patrzenie na strukturę rynku i o tym sobie pomówimy, jest bardzo istotne z punktu widzenia geometrycznego. To jest rozumienie w ogóle struktury rynku i patrzenia na rynek poprzez jego strukturę i to jest dużo bardziej istotne właśnie na większych interwałach w tej chwili dla mnie w
stosunku do tego, jak patrzyłem na geometrię będąc u Gilmura, tak? Tam się liczyły geometrie na małych interwałach, tych, których większość ludzi nie widziała, bo dzięki oprogramowaniu myśmy widzieli wszystko praktycznie. Można powiedzieć, widzieliśmy bardzo, wszystko to nie, to jest złe słowo, ale bardzo dużo widzieliśmy. Widzieliśmy o wiele więcej niż przeciętny użytkownik. Ja za WaveTradera zapłaciłem 8 500 dolarów. To już mówiłem, maluch kosztował 1600. Opłacało się. Tak? To były takie pieniądze za to oprogramowanie, to w zasadzie banki wtedy miały takie oprogramowanie. Teraz nie ma problemu, żeby każdy z Was w zasadzie miał to porównywalnie za grosze. To jest ta przepaść, tak? Dzięki temu ja wziąłem te korekty, te równości na małych interwałach. Może spójrzmy sobie. Rynek jest mocno zmienny, ale nawet na MII to jest wykres minutowy. Zobaczmy sobie tylko na ten krótki ruch tutaj, niż. Ale zobaczcie na ten spadek, jak jest 2,75, 2,5, 3,5, ruch większy do góry. Momentalnie wychwytywane setupy, tak można powiedzieć. 9,25, korekta 1 do 1. Chwila, ja wiem, że ona jest w tym miejscu. Mam ją zaplanowaną 1 do 1, ta korekta jest w tym miejscu, w tym ruchu spadkowym. Te mierzenia się dzieją online i bardzo szybko, myśmy tak w ten sposób korzystali. Oczywiście to wszystko można pomierzyć na platformie. Jeżeli weźmiemy sobie, sposobem na pomierzenie tego jest proste używanie prostokątów. Weźmy sobie tą mniejszą korektę, tak? Czyli możemy to wykonywać w ten sposób, że łapiemy sobie korektę 1 do 1 i przenosimy ją w to drugie miejsce, żeby ją zaznaczyć sobie zakres tej korekty. Dobra, ale ja już zacząłem mówić o korekcie 1 do 1, a nie wytłumaczyłem jeszcze, co to jest w ogóle. Wróćmy do prezentacji. Żeby w ogóle mówić o tym, czym jest korekta 1 do 1 korekcie, to musimy sobie zdać jedną sprawę podstawową, żeby zrozumieć, co to jest w ogóle korekta. Korekta to jest poprawienie błędu, czyli pierwsze założenie, żebyśmy rozumieli, że mamy do czynienia, przynajmniej mamy jakieś prawdopodobieństwo tego, że jest to korekta. Korekta, czyli poprawia błąd trendu. Trend za daleko poleciał, za szybko urósł, więc trend robi poprawianie błędu. Korektą nie jest spadek po dystrybucji, bo wtedy to już nie jest poprawianie błędu, tylko to jest dystrybucja. Czyli pojawia się pierwszy element bardzo istotny, zrozumienie tego, co się stało, powiedzmy na szczycie ruchu, po którym chcemy złapać korektę. To musimy wykluczyć, że to nie jest dystrybucja, tylko jest to korekta. Oczywiście przedtem musimy sobie uświadomić, wiedzieć, co to jest trend i czy trend zrobił błąd, jak to wygląda, czym się różni błąd od zmiany struktury. To są takie elementy podstawowe, które musimy rozróżniać, patrząc na strukturę wykresu i też no tutaj trzeba nabrać trochę doświadczenia, mieć świadomość tutaj tego, co robimy, a nie podchodzić do tego w sposób stricte mechaniczny. Zresztą ja o tym będę mówił nieco więcej, też o takim podejściu, jak nas uczył Gilmour, jak podchodziliśmy u Gilmoura do tego typu układów. Gilmour bardzo, bardzo się wkurza, jak mówiło się o tym, że to jest system. To w ogóle to człowiek od razu wylatywał, tam przeleciały przekleństwa. To nie jest system, to jest metodologia. Trzeba rozumieć to, co się robi i znać uwarunkowania tego. I mówiąc o całym metodologii, no to praktycznie każdy z nas podchodził do tego zupełnie inaczej, ale o tym na kolejnym spotkaniu. Dobra, wróćmy do trendu, bo zanim przejdziemy... obraz stoi na Wikipedii. Czy teraz widać definicję trendu? Czy jest widoczny? Tak, okej, dobra, czyli nie stoi. No, dobra. Dobra. Trend według Livermora. Sekwencja impulsowych ruchów
i reakcji przeciwnych opartych na popycie i podaży. Przekładając to na język pojedynczego bara, sędziozastowym popyt wygrywa, na dołkach jest nieograniczony, dlatego każdy dołek musi być wyżej. No i tutaj pojawia nam się sekwencja w teorii doła, sekwencja coraz wyższych dołków, coraz wyższych szczytów. Taka rzecz oczywista. Ale teraz jak sobie spojrzymy, popatrzmy na ten wykres. I teraz zadam pytanie, tak. Powiedzcie mi na tym wykresie, jaki jest trend? Minutowy. Czekam na odpowiedź. Nie widzę odpowiedzi. Czy nie było widać platformy? Spadkowy, tak? To się pojawia. Dobra. To teraz ja wrócę do definicji. Znowuż. Sekwencja impulsowych ruchów i reakcji przeciwnych opartych na popycie i podaży. Przełóżmy to na język pojedynczego bara. Język pojedynczego bara. Tu był dołek, powiedzmy. Czyli mieliśmy dołek, szczyt, wyższy dołek, wyższy szczyt, dołek, wyższy szczyt. Tu jest trend wzrostowy na barach. Trend wzrostowy w strukturze spadkowej. No te poszczególne bary zaczęły rysować się nam trend wzrostowy. Bardzo często właśnie mówienie o trendzie, to jest na jakim interwale, a jak popatrzymy sobie na poszczególne interwały, chociaż weźmiemy sobie wykres dzienny i popatrzymy, jaki mamy trend, jaką mamy strukturę, to jak popatrzymy sobie na ten wykres dzienny, to widzimy, że tutaj mamy w tej chwili trend spadkowy, ale jak zaczniemy mówić o strukturze, to pojawią się wątpliwości, jaka ta struktura de facto w tej chwili jest. No też tutaj można ją zdefiniować jak spadkową, ale jak sobie wykres nieco ściśniemy i popatrzymy, no to pojawia się problem, czy my w tej chwili jesteśmy, w jakim my w ogóle w tej chwili strukturze jesteśmy. No i na to pytanie odpowiada podejście gilmurowskie do trendu, niekoniecznie podejście według Wyckoffa. Tutaj następują pewne różnice, ale one w tym momencie są dosyć może mniej istotne. Ja wrócę jeszcze do wykresu godzinowego, żeby pokazać to, co przed chwilą pokazywałem na minutach. Czyli jak popatrzymy sobie na wykres godzinowy, to de facto my w tej chwili jaki mamy trend? Spadkowy. Dokładnie tak. W tej strukturze, a struktura wygląda w tej chwili na wzrostową. Z tego wykresu. Znaczy można powiedzieć, że struktura wygląda wzrostowo, ale trend jest spadkowy. Dlatego, że mieliśmy szczyt, dołek, niższy szczyt, niższy dołek w tej chwili. Ktoś może pomyśleć, że to jest korekta w tej strukturze wzrostowej. Tak, ale w tej chwili tutaj jest trend wzrostowy. I w ten sposób możemy sobie budować przekonanie o różnych, przechodząc na różne interwały i podchodząc do tego multiinterwału. Dobra, ale to. No, to już pół. Wróćmy do trendu i struktury. Co to jest korekta 1 do 1? Korekta równa, to znaczy się nie przekraczająca swą wielkością w punktach bądź wartościach procentowych poprzedniej korekty. No, korekta to jest ruch przeciwny do trendu, oczywistość. Korekta 1 do 1 to jest główne kryterium używane przez Gilmura do określenia trendu. Pewnego rodzaju uproszczenie nie jest idealne i nie obejmuje pełnej definicji trendu. Zawęża spojrzenie na trend, ale systematyzuje nasze podejście. Jasno stawia reguły. Ja na razie popatrzę na to przez pryzmat schematu, tak? Jak sobie popatrzymy na jakiś swing, czyli wybierzemy sobie szczyty i dołki, popatrzymy na różnego rodzaju wielkości swingi, to takim elementem charakterystycznym jest, że jak rynek rozpoczyna swoją strukturę wzrostową, to na początku zwykle robi najgłębsze ruchy korekcyjne,
dlatego, że rynek żywi się niepewnością, że ten stary trend tutaj jeszcze trwa. Zwykle największe korekty są na początku. Po czym rynek wchodzi, jak już mamy, wszyscy rozpoznają trend wzrostowy, to korekty ulegają generalnie skracaniu, bo pieniądze widzące trend, pojawia się chciwość, chcą szybciej uczestniczyć w rynku, no i wcześniej próbują wchodzić na rynek. Patrzmy sobie na tą strukturę, tak? Czyli jeżeli my patrzymy na jakiś cały swing, na całą strukturę tego swingu, jeżeli mamy jakąś największą korektę, to ona dla nas jest odwzorowaniem do największej korekty 1 do 1. Dopóki ta korekta 1 do 1 nie będzie przekroczona, czyli nastąpi overbalance korekty 1 do 1, to mówimy o trendzie wzrostowym w tej strukturze. Ale teraz jak popatrzymy sobie na następną korektę czerwoną, tutaj, to pojawia nam się korekta krótsza i teraz biorąc ten punkt od strzałki niebieskiej pod uwagę, to rynek znajduje się w tej strukturze wzrostowej do czasu, do kiedy nie padnie, czyli nie dokona się overbalance, czyli przekroczenie, zaraz dojdziemy do tego, co jest overbalance, tak? Ale przekroczenie, złamanie tej korekty 1 do 1. Złamanie korekty 1 do 1 czerwonej przynosi naszą uwagę na korektę niebieską i to wtedy staje się dla nas miejsce utrzymania tego trendu. I dalej podobny sposób z żółtymi, tak? Czyli jeżeli zaczniemy patrzeć na ten swing od strzałki czerwonej, od dołka strzałki czerwonej, to ten swing trwa do czasu, kiedy żółte korekty 1 do 1 nie ulegną overbalance, czyli przekroczeniu. Wtedy pojawia nam się kolejne wsparcie w postaci korekty 1 do 1 czerwonej, po złamaniu jej korekta 1 do 1 niebieska. To jest takie ogólne podejście do korekty 1 do 1 w danym stopniu trend. Trzeba pamiętać o tym, jest kontynuowany do czasu, kiedy nie przekroczona jest największa korekta na tym interwale. Czyli daje nam takie spojrzenie na poszczególne, na poszczególne swingi, takie wzorcowe, proste spojrzenie. Dopiero złamanie tej korekty 1 do 1, overbalance tej korekty 1 do 1, tak w sensie geometrycznym, powoduje to, że ta struktura wzrostowa zmienia nam się na strukturę spadkową i na przykład możemy patrzeć na korektę całego tego swingu, w obszarze tego swingu. No i tu z punktu widzenia geometrycznego patrzy się oczywiście na zniesienia 38,2, 50, 61,8. Szukamy takich wzniesień. Teraz pomówmy sobie o overbalance, bo to jest coś, co wielu osobom się bardzo mocno miesza. Tak? Overbalance to jest przekroczenie korekty 1 do 1, czyli złamanie korekty 1 do 1. Generalnie u Gilmura no takie patrzenie na korektę 1 do 1 dawało nam przekonanie o sile trendu i o tym, że rynek jest kontrolowany i utrzymywało właściwe spojrzenie na poszczególne interwały. Przede wszystkim dawało takie podejście multiinterwałowe i to za chwileczkę też sobie popatrzymy na jakieś żywe wykresy aktualne i też popatrzymy pod tym kątem, zobaczymy, no, jak to jest tą korektą 1 do 1. Też no, zahaczymy tutaj o taką teorię, czyli o setup, może ja nie będę mówił na przyszłym spotkaniu, czyli tak zwaną ziemię niczyją, ale o tym trochę więcej na następnym spotkaniu. Przekroczenie korekty 1 do 1 to jest overbalance. I teraz pytanie o tolerancję tego przekroczenia. Tak? Jest overbalance czy nie, kiedy on jest? No, wtedy, kiedy ja traktowałem jako bankomat korekty 1 do 1 i grałem korektę 3,5 punktu na przykład, no to stop lossa nie miałem większego niż 2 punkty, w związku z tym no, wiadomym było, że overbalansem staje się korekta 5-punktowa dla mnie już, 5,5-punktowa dla korekty 3-punktowej. No generalnie mieliśmy podejście takie procentowe, ale też nie do końca, bo wraz ze wzrostem ilości punktów, no ta tolerancja się zmieniała, tak? Na tych pierwszych slajdach tygodniowych S&P 500 widzieliście Państwo korekty typu tam 232 punkty, 234, czyli na tygodniowym przy 230 różnica była w 2 punktach albo tam na dziennym wykresie. No to jest korekta 1 do 1, to jest praktycznie dokładność. Tym bardziej na indeksie takie trafienie w 1 do 1. Generalne założenie takie z grubsza to było podejście 10%, tak? 10%, czyli no, ale to też w zależności od wielkości korekty, czyli jak mieliśmy do czynienia z korektą 10-punktową, to 11, 12, to w zasadzie nie było overbalansu. I to
Znaczy 11 to nie było overbalance, 12 to ciężko było traktować jako overbalance, bo to też się zdarzało coraz częściej. I tak, jeżeli to były z czasem, bo też trzeba powiedzieć jasno, z czasem ta tolerancja zaczęła się zwiększać, gdyż rynki zaczęły być mniej dokładne, no w związku z tymi elementami, zmianami technologicznymi, o których sobie mówimy, tak? Te korekty dokładne, typu właśnie 2,25, dwupunktowe, no to one były na minutówkach i one zawsze, one trzymały tę wartość, dlatego że były mało widoczne, było mało czasu na rozegranie, wiadomo było, że te komputery grały i można było w nie wchodzić. Kiedyś te korekty 3-4-punktowe też tak bardzo ładnie chodziły, ale właśnie jak ten czas upływał, tak po 2008 roku mniej więcej to zaczęło się rozpoczęła się kanibalizacja korekt 1:1, tych najmniejszych, właśnie takich małych, które ja uwielbiałem grać. No i to coś po prostu zmieniło. W tej chwili takie ruchy bardzo dokładne, z dużym prawdopodobieństwem, no w tej chwili nie sposób grać. I też w tym momencie trzeba też podejść do tego, że sama definicja overbalansu też dla mnie się zmieniła. Tak? Zmieniła się względem tego, co mnie uczył Gilmour, tego, cośmy się uczyli u Gilmoura, no względem tego, jak się zmieniły rynki. Teraz trzeba, żeby mówić o overbalansie, o korekcie 1:1, trzeba to na wykresie połączyć z czytaniem popytu i podaży. Czyli gdzie jest ręka bijąca, to o czym sobie mówiliśmy na spotkaniu pierwszym. Dopiero właśnie pokazanie, złamanie ręki bijącej razem z overbalansem, można powiedzieć, że jest to overbalans, tak? W takim dużym skrócie. To wydłużenie korekt no po prostu stało się dość naturalne na rynku. Teraz tak, podchodząc do tych równości korekt, tak, jeżeli szukamy zagrania, też żeby Państwu uświadomić, że to nie jest taki automat, że możemy sobie zdefiniować, że mamy 10 punktów, ta pierwsza korekta i zakładamy, że tutaj gramy 10 punktów, ta druga korekta, że to nie jest automat, to powiem tak, my zawsze u Gilmoura podchodziliśmy do tego typu setupów przez pryzmat hold'em pokera, albo często przez, może łatwiej to będzie zrozumieć, przez piłeczki czerwone i zielone, czyli dwa kubki, jeden kubek z zielonymi piłeczkami, drugi z czerwonymi piłeczkami i zaczynamy wrzucanie do miseczki i patrzymy, których będzie więcej. Tak? Gilmour to robił przez karty, zaciekły pokerzysta, przez definiowanie tego przez pierwsze karty w hold'em pokerze. Czyli czy dostawał dwa walety, czy dwie damy, czy dwie blotki. No właśnie tak się określało setup korekty 1:1. A na określenie tego prawdopodobieństwa, czy ten setup ma zagrać, wpływało x czynników w zależności od tego, gdzie byliśmy na interwale. Trzeba sobie jasno powiedzieć, każdy tego typu zygzak, taki puzzle, który Państwo widzicie w tej chwili na slajdzie, w zależności od tego, gdzie jest położony w innym otoczeniu, ma inne znaczenia, ale takie podstawowe elementy, które trzeba przeanalizować, żeby zagrać korektę 1:1, czyli jak sobie popatrzymy, czyli potencjalnie gramy w punkcie 4 korekty 1:1, równość korekt 1:1, to nie jest tylko spojrzenie na tę równość korekt 1:1, ale trzeba było po pierwsze odpowiedzieć, a co było na szczycie, po którym szukamy 1:1? Pierwsza podstawowa rzecz. Charakter spadku w swingu 2. Miejsce, w którym wypada 1:1 w strukturze wykresu. Sygnał, czyli trigger w punkcie 4. Charakter swingu 5. I ocena punktu startowego 6. Też tutaj była bardzo, czyli w ogóle skąd my się bierzemy, skąd ten ruch, po której stronie, czy mamy akumulację, czy dystrybucję po tej stronie. Są takie podstawowe elementy i tych od strony geometrycznej zarówno, jak i wolumenowej, to jest ileś elementów, tak? I to cała sztuka polegała na tym, żeby to wszystko szybko ocenić i to podjęcie decyzji w punkcie 4, tym bardziej na krótkich interwałach, wymagało czasu ekranowego niewątpliwie. Zresztą o tym będę mówił, jak pierwszy raz zobaczyłem, jak kiedyś Scottman wykonywał transakcję, to on skończył, wyszedł już, a ja nie wiedziałem jeszcze, dlaczego on zagrał. On po prostu potem dopiero czas pokazał, jak ten czas ekranowy pracuje, jak,
aż ten czas skraca się zobaczenia i podsumowania tych wszystkich informacji, które widzimy na wykresie. Teraz patrząc na te korekty jeden do jednego, takim podstawowym założeniem jest, myślę, że żebyśmy nawiązali do poprzednich naszych spotkań, to jest to, czy za plecami, jeżeli my szukamy korekty jeden do jednego, możemy szukać w zasadzie w tej chwili na obecnych rynkach jako takiego setupu o dużym prawdopodobieństwie, tylko w fazach markup. Czyli po akumulacji, jak rynek wchodzi w fazę trendu po akumulacji, czy w fazę trendu po dystrybucji. No nigdy w życiu w trading range. To jest dla mnie korekt jeden do jednego, w trading range to jest zabójstwo dla własnego portfela, tak bym to w skrócie określił. Tutaj dochodzi, w ogóle jeszcze mówiąc o geometrii, tak? No to trzeba sobie zdać sprawę, o czym mówiłem, o generalnie o uczestnikach rynku. I tutaj mówiąc o tych uczestnikach rynku, w zasadzie Gilmour starał nam się pokazać, w zasadzie my u Gilmoura staraliśmy się grać w zgodzie z tak zwanymi kreaturami w garniturach, on ich tak nazywał, takich gości, którzy właśnie widzieli cwane setupy geometryczne na rynku, no i oni często na przykład grają przeciwko funduszom, czyli no, zagrywają w takich miejscach cwanych, gdzie rynek, no, na przykład przeciw trendowi, a grają potem na wyrzucenie ich stop lossów, czyli na złapanie płynności po drugiej stronie poprzez wyrzucenie stop lossów. I teraz mówiąc, przejdźmy sobie chwilę na wykresy i teraz popatrzmy na różnych interwałach. Weźmiemy wykres dzienny może dla łatwości. Znaczy mówiąc w ogóle tak o geometrii, bo to tak, sama geometria ceny i czasu. Jak sobie popatrzymy, zacznijmy od tego, że weźmiemy sobie wykres tygodniowy S&P 500. Ja biorę, oczywiście to można wszystko zrobić na piechotę i możemy to zrobić na platformie Tickmilla, no ale zajmie nam to dużo czasu i no ja już muszę przyznać, że ja jestem ślepy, jestem przyzwyczajony tak do tych narzędzi, że zbyt dużo czasu mi to zajmie. Zastanówmy się, patrząc na ten dołek covidowy, zobaczmy, czy jakaś geometria w ogóle była na szczycie tutaj. To jest pierwsze pytanie teraz na wykresie tygodniowym. Ja przesunę tego zygzaka XABCD w tej chwili, przesuwam do punktu D. Widzimy, że w punkcie D w zasadzie, no co tutaj było, ekspansja 0,8, mało ważna, geometria tak zwana wewnętrzna, której wiele osób nie czyta, w ogóle nie zna jej. No ale to taka ciekawostka, ona, ale też nie była dokładna, to jest w ogóle była blisko, ale to nie ten poziom. W zasadzie geometrii ceny z punktu widzenia tego układu na tym szczycie nie ma. Sprawdźmy jeszcze geometrię czasu, bo tutaj się robi trochę ciekawiej, jak patrzymy sobie na geometrię czasu, no to widzimy, że tutaj nam się pojawiają, powiedzmy, na jakieś zależności, no też nie bardzo, no ale jakieś zależności mamy czasowe w tym układzie swingów. Oczywiście powinniśmy przerobić różne podejście multiinterwałowe i popatrzeć na różne swingi, żeby to zobaczyć. Dobra, widzimy, że tutaj niewiele było. Wróćmy sobie do wykresu dziennego. I ta sama sytuacja, powiedzmy teraz, jak jesteśmy na wykresie dziennym. Może jeszcze jedno. Mówiąc o overbalance, tak, jak sobie patrzymy na ten wykres, widzimy, że od dołka covidowego pierwsza korekta była 389 punktów i potem, to przesuńmy sobie, mieliśmy tę korektę CD, ona miała prawie 600 punktów, czyli widać, że jest overbalance. To jest overbalance. Co znaczy overbalance? Overbalance nam mówi, przekroczenie korekty 1 do 1, że ten swing się skończył, że robimy korektę wyższego stopnia całego tego swingu. I możemy w ten sposób sobie spojrzeć, potem miejscem charakterystycznym jest zniesienie tego ruchu z punktu widzenia geometrycznego. No to sprawdźmy sobie w punkcie D, mieliśmy 61,8 zniesienie tego ostatniego swingu. Dodatkowo pokazywałem to miejsce, to było miejsce bardzo charakterystyczne z punktu widzenia analizy wolumenu, bo jesteśmy dokładnie pod ten dołek plus 61,8, po tym overbalansie to zagrało, można powiedzieć zagrało. Jeszcze wrócę do tego punktu D, bo tu jest jedna ważna rzecz, jak sobie popatrzymy, tu był overbalans w cenie, ale jak spojrzymy sobie na czas, to mieliśmy 1 do 1 w cenie, czyli ten spadek trwał 3 tygodnie i ten spadek trwał 3 tygodnie.
jeden do jednego w czasie. Czyli mieliśmy overbalans w cenie, ale nie mieliśmy overbalansu w czasie. No, na ten dołek nam pokazał, że mamy również overbalans w czasie, czyli jak wrócimy do tego punktu D, tutaj weźmiemy sobie swing, troszeczkę to rozrzucimy, to widzimy, że ta korekta w tej chwili 706 punktów, ta 389, mamy ewidentnie overbalance. Tu z proporcji tego swingu nie widać żadnej geometrii, a w czasie widzimy, że też nie ma symetrii czasu, ale widzimy, że to trwa 7 tygodni, to trwa 3 tygodnie. Czyli z punktu widzenia geometrycznego, z punktu widzenia Gilmurowskiego, mamy podejście takie, że po overbalansie my będziemy szukali większego zniesienia w tym swingu, czyli korygujemy cały ten trend. Ten swing z punktu X do punktu C się zakończył. I to wiedzieliśmy z punktu widzenia ceny już na tym dołku. I teraz robimy zniesienie całego tego ruchu. No tak, z punktu widzenia geometrycznego to 38,2 tego zniesienia tutaj. Tutaj mamy zniesienie. Tu będziemy mieli korektę 1 do 1, w ogóle tę większą covidową w tym miejscu. No i możemy sobie poszczególne zniesienia jeszcze popatrzeć, no, budując klastry, gdzie one są. To jest, ale jako zniesienia korekcyjne, tak? 61,8 całego tego ruchu jest tutaj. To jest podejście powiedzmy geometryczne i to sobie możemy wyznaczyć. Co w istocie i o czym mówiliśmy tutaj, czyli mamy overbalance, co powoduje, że powinniśmy, ten cały ruch jest znoszony. To w jakiś sposób spina się z tym, co mówiliśmy sobie o dystrybucji i redystrybucji potencjalnej, której tutaj oczekujemy, co nie znaczy, że następuje tu i teraz. To jest wykres tygodniowy, tak? Jak wrócimy do wykresu dziennego, to znowuż podobna analogia. Widzimy, co my tutaj widzimy na tym wykresie dziennym. Jak sobie popatrzymy na ten spadek, my wiemy, że już w tym punkcie, powiedzmy na dniach, ja wrócę do punktu D, bo tutaj od razu widzimy. Widzimy, że na dniach w punkcie D to my mieliśmy znaleźliśmy się, no właściwie z tego punktu ostatniego, może powiedzieć, pewnie podobny będzie z tego i z tego, na zniesieniu 38,2 tutaj się znaleźliśmy. I ta korekta była dwa razy większa od poprzedniego, czyli mamy jakieś zależności geometryczne tam nam się pojawiły. Pojawił nam się ruch korekcyjny, bo trochę został zrobiony nowy dołek, na zniesienie 61,8 do dołu i mamy kolejny ruch do dołu, który jest, możemy popatrzeć sobie znowu, on jest na zniesienie BCD, zniesienie zewnętrzne 1,272. Znowu taki charakterystyczny punkt zatrzymywania się niektórych spadków, ale co istotne jeszcze w tym układzie, nie tylko korekty 1 do 1, ale samej struktury spadkowej, jak popatrzymy na tę strukturę spadkową, to popatrzymy sobie, że może jeszcze dołożę do tego czas. Spójrzcie Państwo na to, tu jest prawie 600 punktów, a tu jest no, 500, tak? 100 punktów mniej więcej, mniejsza korekta. Jak popatrzymy sobie na czas, to widzimy, że tu jest 16 dni, tu jest 14 dni, czyli lekko 1 do 1. Wojna, ale tutaj mamy lekkie wydłużenie, ale to jest jeszcze w ramach tolerancji 1 do 1. Czyli w tym swingu drugim, mimo że trwał dłużej, jakby ruch ceny był niższy. Czyli to pokazuje, że się pojawiła pewna siła z punktu widzenia geometrycznego, skracająca ten swing. No tutaj on akurat się zatrzymał na, mamy symetrię czasową na tym dołku wynikającą z ekspansji, no już mierzenia geometryczne, symetria czasowa, dość czasami ciekawie. No, ciekawe mierzenie historycznie na towarach, bardzo fajnie pracujące, ale zostawmy to, tak? I mamy skrócenie tego swingu. To jest pewna siła. Siła, dlatego że rynek nie wykonał takiego naturalnego ruchu w postaci 1 do 1 double drive'a, czyli ruchów mierzonych 1 do 1. One wyglądały w ten sposób. To jest poziom równości tych ruchów, taki naturalny. Wielotowcy powiedzą ABC. Mogą się doszukiwać, to jest mniejszy double drive, ale takiego double drive'a. Rynek się zatrzymał powyżej i próbuje no tutaj coś budować, tak, mimo tych wszystkich informacji wojennych. I to są nasze informacje wynikające ze struktury wykresu. Jeszcze mówiąc o samej strukturze i geometriach, i korektach 1 do 1, no to właśnie może, żeby na tym wykresie też coś pokazać, to tak.
jak sobie przewiniemy ten, popatrzymy na ten wykres w tej strukturze wzrostowej, to widzimy, że wcześniejsze korekty, jakie tutaj mieliśmy na wyższych uczestach, 307 punktów, 389, 316, w zasadzie to było tutaj, to już w tym swingu, 289, no i ewidentnie mamy tutaj overbalance, tak, overbalance tych ruchów. I w zasadzie to jest ostrzeżenie przed zmianą trendu. No to też na takim overbalance też odbazowały kolejne nasze setupy, czyli na przykład granie tak zwanego breakbacka, czyli po overbalansie, czyli dopiero po overbalansie mieliśmy upoważnienie do grania fałszywego wybicia przez, powiedzmy, podwójny szczyt. W nomenklaturze tej, której używaliśmy tutaj Wyckoffa, no byłby to uptrust w sytuacji tej dystrybucji. To wszystko gdzieś tam się łączy i te elementy można łączyć, tylko no, trochę inne określenia, trochę inne na to spojrzenie. A pytanie o Unbrokera i te różne kolorowanie barów, to jest kolorowanie zdefiniowane u mnie w Smart Investorze jako trend i to kolorowanie można w różny sposób zdefiniować. Znowuż my tutaj jest akurat metoda kolorowania trend, ale możemy na przykład to zdefiniować przez Gana, trzydniowy swing, tak jak to definiowaliśmy u Gilmura, takie podejście, zmiana z punktu widzenia trzydniowego swingu, dwudniowy swing można, ale to jest tylko sposób kolorowania taki pomocny. Może ja w ogóle wyłączę, żeby to nie standardowe, włączymy, o, żeby nie było podejście do barów, tak. Dobra, i to jest na dniach. I teraz jak sobie popatrzymy na różne interwały, na różne wykresy, no to tutaj należy na to popatrzeć multiinterwałowo. To co było w agendzie, czyli popatrzenie multiinterwałowo w zasadzie, gdzie my jesteśmy z punktu widzenia poszczególnego interwału. I teraz jak weźmiemy ten wykres tygodniowy, no to widzimy, że z punktu widzenia od punktu X my mamy overbalance, czyli jesteśmy z punktu widzenia gilmurowskiego podejścia do korekty 1:1, my jesteśmy w trendzie spadkowym. W tym trendzie spadkowym, w którym w tej chwili kontrolę trzyma korekta 1:1 ta. Zobaczmy sobie ją na dniach. Ta korekta do 1:1 na dniach to jest to 373 punkty. Czyli teraz, dopóki rynek nie rozbije tej korekty, czyli poziomu 4475 punktów 1:1, to ten swing z punktu widzenia gilmorowskiego podejścia do korekty 1:1 jest w trendzie spadkowym. No, tylko z punktu widzenia, teraz jak dołożymy do tego Wyckoffa i rękę bijącą, to nie do końca tak jest, tak? Znowuż, to wszystko gdzieś tam trzeba potem połączyć. Mówimy o geometrii korekcie 1:1, żebyśmy zrozumieli multiinterwałowość. Czyli tutaj jesteśmy w trendzie spadkowym do czasu, kiedy nie padnie ta korekta 1:1. I tak możemy, to jest wykres dzienny. My przejdziemy sobie w tej chwili, znowuż, to przy okazji, jak już jesteśmy tutaj i akurat mamy taki tydzień, w którym odbywa się wygasanie serii kontraktów, akurat jesteśmy na S&P 500, no to między jedną serią kontraktów, teraz chcę zwrócić Państwa uwagę na jeden element charakterystyczny dla rozumienia geometrii, dla ludzi, którzy patrzą aksjomatycznie na geometrię, że my patrzymy generalnie na wykresy kontynuacyjne. To, co macie na platformie Tickmilla i na wszystkich platformach, to jest ruch ceny oparty na instrumencie kontynuacyjnym, tak, kontrakcie kontynuacyjnym. A teraz w najbliższy piątek wygasną nam kontrakty marcowe i one zostaną zastąpione kontraktami czerwcowymi. Między nimi baza w tej chwili jest około 10 punktów. No i teraz nagle się pojawia luka tutaj. To jest, jeśli chodzi o kontrakt na S&P 500, ale wyobraźcie sobie, że na przykład na euro-dolarze to wygasanie było bodajże w ostatni poniedziałek i pojawiają się między seriami, potrafią być, wielokrotnie widziałem, różnice 70-pipsowe. No i wyobraźcie sobie gościa, który siedzi i na 70-pipsowym kontrakcie przy takim podejściu zaczyna liczyć falę Eliota, jak na jednym kontrakcie nie było dołka, na drugim jest dołek, przebity dołek.
pojawiają się różnice między cenami. W związku z tym geometria, dokładność, no trzeba, znowuż pojawia się potężne utrudnienie w sposobie patrzenia na to. Tutaj będziemy mieli tylko 10 punktów, no ale jak przejdziemy sobie na niższe interwały, teraz weźmiemy sobie, no właśnie, popatrzmy, bo byliśmy na wykresie dziennym. Teraz popatrzmy sobie, o, co się dzieje na poszczególnych innych interwałach. Teraz popatrzmy sobie na, nie, no zacznijmy od wykresu 4-godzinowego, to musiał zmienić serię kontraktu, bo jest za krótko, ale dobra, weźmy sobie. Dobra, zostawmy ten, weźmy sobie wykres, to jest seria kontraktów wygasających, tylko żebyśmy popatrzyli sobie na tą multiinterwałowość, bo to jest dosyć ważne, żeby... Dobra, czyli widzieliśmy, że tam mieliśmy na wykresie dziennym, ta korekta 1 do 1 trzymała nam spadek. A teraz popatrzmy na ten swing spadkowy, który mieliśmy od tego szczytu, czyli mam na myśli ten szczyt tutaj, który jest szczytem korekty dziennej ostatniej i mieliśmy tutaj ten swing. Proszę zobaczyć, tutaj się pojawiła korekta 136 punktów, ona była overbalansem tych wszystkich korekt, czyli zapowiadająca potencjalne odwrócenie. To jest klasyka breakback w tym miejscu, czyli to jest coś, to jest setup gilmurowski, dlatego że tu był overbalans. Ten overbalans korekt 1 do 1 tych wszystkich korekt, ja mogę to zmniejszyć. Co mam na myśli? Jak sobie popatrzymy na te korekty, które miały miejsce tu. Co mam przypomnieć? Zobaczmy, tutaj mieliśmy 87,25 korektę. 87,25 punktów i to była największa korekta w tym ruchu spadkowym, po czym mamy 136 tutaj. Po czym mamy breakbacka. Tutaj też mógł być grany breakback w tym miejscu. Jego nie było, bo to był overbalans tych korekt mniejszych potencjalnych. No ale to z punktu widzenia geometrycznego. Po czym, znowuż, na tym trendzie nam się, to jest generalnie trading trend, ale tu nam się pojawiła 91 punktów korekta, tu był jej overbalans, złamanie. I teraz znowuż, tu mieliśmy swing spadkowy, proszę spojrzeć, ten swing spadkowy, my sobie go obejrzymy za chwilę w godzinach i w tej chwili też mamy overbalans tutaj, bo tu jest 109 punktów ruchu, takiego ruchu nie było. Ja przejdę na wykres godzinowy, żebyśmy to lepiej sobie zobaczyli. Wykres godzinowy. I zobaczmy, mieliśmy, to była klasyka do zagrania, tak z punktu widzenia korekty, bo mieliśmy tak, ruch spadkowy. Dobra, wyłączę tu SWS-a skumulowany. Wyłączę bary, żeby nam się nie... Dobra, tutaj jest SWS-a jeszcze. Dobra. Mieliśmy ten ruch 56,5 punktu i 55 punktów, korekta 1 do 1, ręka bijąca na mniejszym interwale, idealne miejsce do zagrania shorta. I jak popatrzymy sobie na ruch do dołu, to widzimy, że mamy overbalance, czyli z punktu widzenia tego interwału 109 punktów, to jest przekroczenie tej korekty. Po przekroczeniu tych 56 punktów z punktu widzenia Gilmurowskiego, no, w cudzysłowie overbalance, bo tutaj należałoby do tego podejść, też popatrzeć na inne interwały, jest granie do góry, bo ta korekta tutaj po 56 punktach nie została utrzymana, krótko mówiąc. Jest overbalance, też zmiana price action tutaj miała miejsce. To jest wykres godzinowy. Teraz popatrzmy sobie na kontrolę w tym swingu, czyli bieżącą, jak to wygląda tu i teraz, na co my w tej chwili patrzymy pod kątem korekty 1 do 1. Popatrzymy sobie na ten wykres 15-minutowy. Teraz jak sobie popatrzymy na ten wykres 15-minutowy, tutaj widzimy, że największa, mieliśmy korektę 29,25, tu mamy 37,55. Ja cofnę do tego punktu, żebyśmy patrzyli sobie na geometrię, bo to był klasyczny nasz setup. Klasyczny setup, korekta 1 do 1, tu też był, jak wcześniej, 29,25, 37,5 punktu różnicy, ale popatrzmy, co tutaj się działo. To było dokładnie ta korekta 1 do 1 była na piwocie A, czyli na wsparciu, to o czym mówiliśmy sobie, to była podaż, miejsce wsparcia z
podaży. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo spring jako trigger w tym układzie. Korekta 1 do 1. Czyli podsumowując, teraz patrząc na ten swing idący do góry, z tych mniejszych interwałów na tym interwale, my jesteśmy w strukturze wzrostowej cały czas, dopóki ta korekta 29, 25, 30, 75 nie padnie. Ale tu pamiętajmy, jak patrzymy sobie, gdzie jest ręka widząca, to ona jest tutaj była. Także to też daje nam pewien edge, tak? To jest klasyczny powrót do w nomenklaturze wake-offa creak, tego wybitego oporu, który staje się wsparciem. No i mamy korektę 1 do 1 na to wsparcie. Dodatkowo, jak sobie popatrzymy, no tutaj jeszcze mamy 50% zniesienia tego ostatniego swingu, no, tak jak klasyka, jako ten setup. Czyli znowuż, widzimy, że w tym swingu idziemy do góry, jesteśmy do góry. I tak możemy przejść praktycznie z każdym interwałem. Wrzucimy sobie, weźmy ten minutowy. Teraz popatrzymy sobie na ten ostatni swing. Na ten ostatni swing. Ten ostatni, jak tu wygląda porządek. Znowuż, to jest ten swing od 30-75 korekty. I tu korekty w tej chwili jest grana korekta 4,25. A te mniejsze wyrzucę. Mieliśmy korektę 7,5, największą na początku, 6,25, 4,25, 4,4,25, 4,25. Bo to jest, komputer to pilnuje w tej chwili, 4,25. Jeżeli tu się rynek zacznie cofać, to pierwsze wsparcie zawsze będziemy, jeżeli nie nastąpi dystrybucja, będziemy mieli na korekcie 4,25, następne to, co widzieliśmy na slajdzie początkowym, 6,25 i następne 1 do 1, 7,5. To są nasze korekty 1 do 1 w tym swingu minutowym, to jest na minutach teraz kontrola. Tu mamy swing 15-minutowy, gdzie mamy tę kontrolę na tej korekcie 1 do 1. No mam nadzieję, że to tutaj dosyć, że to lepiej znacznie widać. Oczywiście to wszystko możemy zobaczyć, wracając na ten wykres, bo to jest kwestia zmierzenia prostokątem tego obszaru i wyznaczenia sobie go tutaj, tak? Jeżeli przejdziemy na wykres minutowy, no to znowuż możemy to tutaj rysować, tylko no na minutówkach bez narzędzia jest ciężko zdążyć, tak? Możemy to wszystko zobaczyć, przekładając sobie, mierząc tymi, powiedzmy tak, prostokątami. I tu przenosząc jako największą korektę 1 do 1, ale to poszczególne korekty. Myślę, że dla celów edukacyjnych, no i to z punktu widzenia znowuż tego, no też, no ja po prostu jestem ślepy i wygodny, no już tyle lat używania tego narzędzia powoduje to, że no, krótko mówiąc, ja sam staję się ślepy, no nie potrafię już z niego zrezygnować, o tak, no to już jest mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Jak to widzę? No to oczywiście tutaj jest wiele innych takich geometrycznych rzeczy, ale też dostępnych, ale no, no ta wizualizacja chociażby korekt 1 do 1. Czyli mam nadzieję, że to Państwo widzicie. Czy zawsze pierwsza korekta jest największa? No nie ma czegoś takiego, że zawsze. Nie można tego powiedzieć. Z reguły, tak? Czyli z racji samego z mentalności graczy, tak? Szanse na to, że ona jest największa, procentowo są największe. Prawdopodobieństwo jest tego, że będzie, jeżeli się pojawia w trendzie korekta większa, tutaj też tak nie było, bo tu mieliśmy korektę, jak sobie popatrzymy na ten swing 15-minutowy. Rynek zaczyna pilnować korekt 1 do 1 wtedy, kiedy wszystko na wykresie jest poukładane, kiedy wszystko jest czytelne. Tu była korekta 20. Tu proszę spojrzeć, możemy sobie zobaczyć, to historycznie trochę gorzej się na to patrzy, bo to jest programowanie tradingowe, a nie, ale zobaczcie na mniejszym interwale, może to zobaczymy. Dobra, weźmy na 5 minut. Zobaczymy, że tutaj był overbalance też. Mniej więcej. Zobaczmy, że to też jest pytanie, w którym miejscu, bo ten swing w tej chwili nie startuje z tego miejsca. Jakby to.
tu mieliśmy 29-25, potem była 20-punktowa korekta, 26-75, znaczy ona tutaj była zmniejszana. I tu jest narysowany kolejny trading range. Należy, trzeba popatrzeć na rynki nie tylko poprzez same korekty, ale trzeba patrzeć przez strukturę. To jest trading range. Istotą tego jest tutaj trading range i zmieszczenia się w tej strukturze, w tej strukturze. I ta korekta, która tutaj była, która miała 29-25, chcę ją uchwycić. To widać, że poprzednia korekta była na mniejszym interwale 16-punktowa. Była 16-punktowa. I to jest pokaz, co robią pieniądze versus geometria. Tu był overbalance, korekta 16-punktowa, co oznacza, że tego breakbacka, czyli ten podwójny szczyt, ten uptrust mógł być grany. No i on w zasadzie byłby do grania, ale co się stało? Przed popyt, który to wszystko rozwalił. I taki jest po prostu rynek. A ta potem korekta 29-25, no wróciła dokładnie, jak się cofniemy. Smart Inwestor ma możliwość taką cofnięcia i obejrzenia tego wszystkiego wstecz. I mieliśmy. Dobra, to było 16. Trochę daleko się damy. Chciałem wrócić do tego overbalansu. To jest w punkcie D. To było na zniesienie całego swingu. Jak sobie popatrzymy, to jest ten punkt D, gdzie było 29,20, to było 1,81. Chodzi o ten popyt. Generalnie geometrycznie to było na zniesieniu 38,2. To możemy zobaczyć tego całego ruchu. Czyli rynek zatrzymał się znowuż w istotnym miejscu z punktu widzenia geometrii, potwierdzenia trendu, plus zatrzymał się na tym szczycie A, na creek wybitym. A to jest ręka bijąca. I to, że jest 29,25 w tym miejscu, tu się niejako zaczął nowy ruch, tu się zaczął nowy impuls. Tu generalnie dodatkowo mieliśmy otwarcie open rynku jest, tak? To jest nowa, coś tu się pojawiło. Nie wiem, co ten ruch, nie pamiętam, nie wiem, co wyglądał, czy jakaś informacja, czy coś tu się pojawił, popyt. Widać go po wolumenie. Czyli niejako ten popyt zanegował ten układ geometryczny. Tu się rozpoczął nowy układ geometryczny. To jest geometria, patrzmy na geometrię znowu, na te korekty do jednego, nie jest stricte algorytmiczne, tak? Trzeba rozumieć wykres, trzeba czytać wykres i ten bar zmienia to wszystko, czyli niejako neguje ten overbalance, który nastąpił w tym swingu. Ten bar zanegował. Tu byli geometrycy, były kreatury, które potencjalnie wchodziły na shorta w tym miejscu, bo byli uprawnieni do zagrania breakbacka tak zwanego, ale tu wylecieli i od tej pory szukają w tym miejscu wejścia na długo. Nie dlatego, że jest korekta 1 do 1, a to jest kolejne miejsce szukania korekty 1 do 1, czyli wejście w tym miejscu. Spring, tylko też jest szukanie. Nie na dokładnej korekcji 1 do 1, bo całą zabawa jest w tym, żeby wyrzucić tych gości na stop lossie. Fałszywie wybity szczyt, fałszywie wybity dołek. To jest tutaj też istotne. Trzeba o tym pamiętać, o płynności, o tym, o czym starałem się mówić Państwu. Rynek szuka płynności. Nie przywiązuje się do duchów na wykresie, tylko szuka płynności. A te duchy mniej więcej to jest zachowanie struktury. Na różnych interwałach stara zachować się strukturę. Dobrze, jakieś pytania jeszcze? Czy mamy jakieś pytania co do dzisiejszego? Bo na przyszłym spotkaniu pomówimy sobie bardziej o tym, no właśnie o trochę tej o geometrii. Prezentacja z punktu widzenia no, smart inwestora, to ja brokera, no po prostu tę geometrię po prostu dużo lepiej widać, jak o tym mówimy. Po prostu łatwiej możemy. No dla mnie to jest w mgnieniu oka, ja to po prostu widzę, tak? Jak miałbym to wszystko pomierzyć, no to bym nie zdążył. Na tym to polegała nasza przewaga między innymi
właśnie z tym oprogramowaniem u Gilmura, że my to wszystko po prostu błyskawicznie widzieliśmy. Ja widzę jaki mam trzydniowy swing, ja widzę wszystko jednym rzutem oka załatwiam, gdzie mam otwarcie, gdzie mam high sesji, gdzie mam poprzednie elementy, tak jak tutaj, to jest też element taki gilmurowski, trzydniowy balance point, gdzie jest, to wszystko po prostu widzę, tak? Jednym kliknięciem ja to wszystko widzę, te elementy, których my żeśmy używali. No, to jest kwestia przygotowania no i znajomości tego, co używamy. Dobra, i teraz jak sobie, no, możemy na to popatrzeć w ten sposób, tak? Popatrzmy sobie też na overbalance i miejsca krytyczne. Znowuż, ja wyrzucę Państwu wykres godzinowy tylko, tak, żebyśmy sobie uświadomili, że z punktu widzenia to była korekta 1 do 1, ta 56-punktowa. Ona gdzieś tutaj była, byśmy pewnie reakcję na nią zobaczyli na minutówkach, ale nie dość, że w tej chwili rynek boryka się z innym miejscem. To jest pivot B, to jest uderzenie tej podaży. To jest kluczowe zachowanie rynku na dzień dzisiejszy w tym miejscu. To jest to, co tutaj się odbywało w tej chwili. Jak sobie popatrzymy na wykres 15-minutowy, to mamy tak zwaną absorpcję tej podaży w tym miejscu. I tutaj pytanie, czy się pojawi podaż, czy nie, ale rynek po prostu wciąga tę podaż, bo to było ostatnie bicie podaży, no to było w piątek, tak? Czy poniedziałek, to był piątek. Start podaży. Ważne miejsce do obserwacji w tej chwili, jak rynek się w tym miejscu zachowa, mimo że jest to overbalance, tak? Jest to overbalance. My w tej chwili patrzymy na ten swing nie przez pryzmat korekty 1 do 1, tylko może też gwoli tej multiinterwałowego podejścia, czyli patrzymy na ten swing od strony geometrycznej w kontekście zleceń, czyli mamy BCD, tu mamy w tej chwili 4260, jest 61,8 i to jest miejsce na potencjalny uptrend. Wiemy, że tutaj jest ta ręka bijąca, no i to nas interesuje zachowanie w tym obszarze. Czyli tu mamy overbalance, a trend w tę stronę między tą korektą jest pilnowany na tej korekcie 20-30-punktowej, tą, którą widzimy z punktu widzenia tego wykresu 15-minutowego, czyli ten wykres trzyma nam korektę. Tylko ten trading range, teraz pytanie, znaczy akurat nie mówię, że to tak jest w tej chwili, bo tutaj, no tu był spring w tym trading range'u, czyli wyjście do dołu i ruch do góry, tak, i ruch do góry, to możliwa byłaby dystrybucja, tak, gdybyśmy zidentyfikowali to, co się tutaj dzieje jako dystrybucję, to potem granie 1 do 1 tutaj by nie miało najmniejszego sensu, mimo że było 1 do 1. To taka uwaga, tak. Dobrze, 20:13 akurat jest, też już mieliśmy do godziny się zmieścić. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań, czyli znaczy się wszystko proste, a ja bym na ten temat mógł jeszcze tak z 20 godzin. Chyba. I byłoby dużo, dużo rzeczy. To teraz włączymy dalej, żeby nie coś. Tak. To wszystko musimy po prostu łączyć z geometrią. Jak przejdziemy sobie na wykres barowy, to też widzimy. Interpretacji poszczególnych barów. Ten bar zapowiadał podaż, równocześnie był z overbalance, ale co się stało tutaj, to było pochłonięcie niejako tej podaży, retest potem tych miejsc, to co widzieliśmy geometrycznie. Te elementy po prostu się bardzo często powielają. Tu się pojawiła podaż. To jest w tym miejscu na 15 minutach pojawiła nam się gęstość dystrybucji w tym miejscu. Z kolei jak wrócimy do 5 minut, zobaczymy ten low trading range'u, to tutaj nam się pojawiła new period.
gęstość akumulacji w tym miejscu nam się pojawiła. Czyli jako trigger też do zajęcia pozycji właśnie na tym spring, na tej korekcie 1 do 1. Czyli połączenie korekty 1 do 1 z triggerem do zajęcia pozycji długiej wynikającego z sygnału, z tego, co się stało właśnie na tym barze. No, widzimy wolumen większy od tego poprzedniego. To jest sygnał gęstości akumulacji. To był efekt, czyli sygnał siły wypchnięcia do góry, potwierdzający nam, że rynek kontynuuje ruch wzrostowy. Gdzie przyjechać do mnie na naukę? No właśnie tutaj jestem też między innymi, tak? A generalnie to pod Warszawą. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli chodzi o nagranie, tak, z tego co wiem, to będą dostarczane, będą publikowane te nagrania. Chyba tutaj dostęp przez kanał Tmila, o ile mi wiadomo. I to wszystko również, mówię, tylko tam widzimy ładnie, bo ja to widzę punktowo, jestem tego przyzwyczajony, ale kontrola tej korekty 1 do 1, mówimy o tej korekcie, tak? Tutaj o tyle jest to niewygodne, że musielibyśmy sobie te mniejsze korekty pozaznaczać i zobaczyć, jak one wyglądają, jak rynek je prowadzi. Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Na przyszłym spotkaniu jeszcze sobie pomówimy sobie o trochę wspomnień, tak? Czyli o trading roomie Bryce'a Gilmura. Tutaj pomówię o takim setupie właśnie graniu na ziemię niczyją, czyli jak ja grałem. No i trochę opowiem o innych, żeby pokazać, że podejście do korekty 1 do 1 to jest metodologia, a nie system. To nie jest system. Do tego potrzeba, to różne osoby różnie to grały. Także jeszcze raz Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.